Witam Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film i bardzo kontrowersyjne kwestie, które niestety trzeba było powiedzieć z racji tego, że różne rzeczy zawsze się dzieją. Ja jednocześnie dziękuję za maile i komentarze. Maile czasami macie wysyłać bardzo obszerne. Ja bym prosił w przyszłości przysyłać takie bardzo krótkie, żebym wiedział, co Państwo ode mnie oczekują. Niektórzy z Państwa oczekujecie, żebym odpisywał na te maile. Ja je wszystkie czytam, dziękuję bardzo, ale z odpisywaniem to są trudności, ponieważ czasami się zastanawiam, czy z tego materiału, który Państwo przysyłacie, nie tyle materiał, co pytania, czy przypadkiem nie zawrzeć to w kolejnych filmach, albo niektóre odpowiedzi na pytania znajdują się w poprzednich filmach. A więc to tak trudno znów tam coś odpowiadać na mail, który gdzieś tam ta odpowiedź była w poprzednich filmach, no, których tam jest dosyć. Ale nawet przez telefon, w rozmowach telefonicznych, wraca temat zaufania jak bumerang. Pewnych rzeczy nie powiedzieliśmy, ponieważ no, wynika to ze specyfiki sytuacji i zawsze jest taka kwestia, że Państwo sami podejmujecie w danej chwili decyzję. Nie dlatego, że ja coś powiedziałem albo Wiola powiedziała. Zawsze Wy podejmujecie decyzję, ponieważ to jest rodzaj pracy domowej. Ten film to jest tak samo. Kwestia praktyczna to jest taka, że sami przerabiacie pewne tematy i dlatego do nas piszecie albo dzwonicie. To jest bardzo ważne. I poruszacie z reguły, zastanawiacie się, jak to jest, że no, odcięliśmy się, chwilowo jest dobrze, wspaniale, a za jakiś czas no, zaczynają się problemy, albo dziwicie się, z jakich powodów problemy następują. Piszecie to, albo nawet dzwonicie. I co Państwu chcę tutaj powiedzieć? Tytuł filmu: czym są hybrydy? Nie, zwróćcie uwagę, że ja napisałem, czym są hybrydy. Czyli to już jest coś w rodzaju rzeczy. Nie, no bo zawsze mówi się, no kim są hybrydy? Nie, no to, że one są wszechokształtne, to już mówiliśmy, że wszechokształtne wyglądają jak ludzie, ale to nie są ludzie. Już te dwa filmy Państwo na ten temat zalinkuję w opisie do tego filmu, ale tu jest jeszcze jedna kwestia. Właśnie, czym one są? Pamiętacie film o portalach? Czyli są różne przedmioty. Tak? Też ten film postaram się tu Państwu zalinkować, aby wrócić, jakby mieć pełnię tematu złapaną w garści. No, radziliśmy podcinać się z porządku i tak dalej, ale czym są hybrydy? Hybrydy są to portale typu organicznego. To jest właśnie najważniejsza odpowiedź tego filmu, ale jest jeszcze coś do powiedzenia. Ja się tak zastanawiam, jak zawsze kolejne filmy robię, bo po nich następuje taki okres, gdzie patrzymy, że ta czy inna kwestia nie została jeszcze poruszona. No i pytacie Państwo, komentarze pod filmami, pytacie się w mailach, co zrobić. No, właśnie. Za chwilę powiem właśnie rzeczy bardzo kontrowersyjne i możecie nawet mieć do mnie, co niektórzy, pretensje z tego powodu, że użyję pewnych sformułowań, jak i dam pewne przykłady. Pytacie się mnie na przykład, co zrobić, jeżeli mamy męża, żony, dzieci i podejrzewamy, że jedno jest no właśnie, nie tyle człowiekiem, co hybrydą. Podejrzewamy, czujemy to. No to właśnie tu
następuje proces taki, że jesteśmy w jakiś sposób związani z tymi osobami i teraz w jakiś sposób uciąć te relacje emocjonalne, tak? Jak to uciąć, w jaki sposób się w takiej sytuacji zachować. Słuchajcie, ci z hiperborejczyków, którzy wyszli z podziemnych ukryć w epoce, po epoce lodowcowej, kiedy tam już promiennik słońca wszystko wytopił, mieli ten sam problem, który mamy obecnie. Rozpoczęło się zhybrydyzowanie ludzkiego społeczeństwa. I te same problemy, które dzisiaj mamy, to mieli oni. Pojawiały się hybrydy, no i jak się tutaj zachować w tym? Ja na przykład, przygotowując się do tego filmu, myślałem, że oni wiedzą, powiedzmy, jakąś pełną wiedzę na ten temat, na temat hybryd. Niestety hybryd wcześniej nie było, nie mieli takiego tematu. Uważam, że kwestia hybryd jest dopiero teraz jakby zrozumiana w pełni, gdzie możemy poprzez swoją działalność ograniczyć pole manewru tym niewidzialnym bytom, które nas pilnują. Szczególnie niebocentrycy są na to narażeni, ponieważ ci, którzy są jakby poza niebocentryzmem, ich się specjalnie nikt nie pilnuje. Nie ma takiej potrzeby. Na nie się tylko patrzy tyle, o ile. Natomiast pilnuje się tylko tyle, żeby oni przypadkiem nie wpadli na drogę prawdy. Ale niebocentrycy, to oni są pod lupą. To mogę od razu powiedzieć z własnego doświadczenia. Oni są pod lupą. A więc to od nas wymaga bardzo uważnego postępowania i bardzo dobrego wywiadu. Wiecie, jak jest z wywiadami? Największe armie świata to mają cuda na kiju, żeby mieć wywiad, żeby wiedzieć polityczny, wojskowy i inny, agenturalny. Czyli jest to bardzo rozbudowane. W naszym przypadku my musimy też wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Czy przypadkiem, jeżeli kogoś żeśmy już odcięli energetycznie, jeżeli można tak to nazwać, tak, energetycznie, jeżeli kogoś, czy przypadkiem przez jakieś potrzeby zachowania innych osób z powrotem nie wracamy do stopnia zaufania. I to już jest danie przyzwolenia na atak demonów na nas. Może to być taki atak, że ściągane są na nas choroby albo wydarzenia, które nam utrudniają życie. Gdy my to wszystko wiemy, jak postępować, mamy tutaj bardzo silną właśnie stronę praktyczną, która nam ułatwi życie, a im utrudnia manewry. O, to jest taka główna myśl. Nam ułatwia życie, my się od tego uwalniamy, natomiast im utrudnia podejście do nas. Pamiętajmy, bo ta zasada działa zgodnie z prawem naturalnym. Ostatnio mnie pytano właśnie tam o prawo morskie i tak dalej. Prawo morskie funkcjonuje, ten system. Ono specjalnie nie obchodzi to prawo morskie, ponieważ nas generalnie w tym przypadku, w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z bytami niewidzialnymi, które szukają okazji, żebyśmy komuś zaufali, jakiejś tam hybrydzie, czyli portalowi organicznemu, żebyśmy zaufali chociażby w jakiejś tam innej stopniu, mniejszym, większym stopniu, ale żebyśmy chociażby przez ułamek sekundy pomyśleli, no rzeczywiście, no hybrydy mogą być takie dobre, o i tak dalej. Możemy tak sobie pomyśleć przez ułamek sekundy. No i to już może być, to już jest przyzwolenie na działalność bytów niewidzialnych na nas. To jest bardzo ważna kwestia, rozpoznania tego wszystkiego. Mogą to być tak, członkowie rodzin, które mają do czynienia z hybrydami, oni też mogą na nas przenosić. My możemy przenosić swoje zaufanie, a nam po prostu przedstawiają jakby sposób myślenia,
po to, żebyśmy też uważali, no nie, te hybrydy nie są takie złe, i tak dalej. To jest właśnie pierwszy krok do tego właśnie ułamka zaufania, tej chwili zaufania. I wtedy się dzieją rzeczy właśnie różne. Ja tutaj mogę, ponieważ tutaj rozmawiam, mogę tutaj powiedzieć, że jest z tym związana taka kwestia, taki dam przykład. Robi się tak zwane w przemyśle energetycznym, w sieciach energetycznych, tak zwane obejście. To jest taki kurczek prawny, że bezpośrednio, no wiesz, że to jest hybryda i tak dalej, wiesz, ale wiesz, że to jest ta osoba, że to jest hybryda, w porządku, ale przychodzi ci inna osoba, nawet nie może być, nie musi być hybryda, ale ona mówi, nie, nie, to jest złoto człowiek. Złoto człowiek i tak dalej. Po to, żebyśmy na przez ułamek sekundy pomyśleli, że to rzeczywiście jest osoba taka, no, ona jest w porządku. No właśnie, wiecie co? To jest tak. Wiecie, ja wam dam trochę taki brutalny przykład. Jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardą, no, mam to powiedzieć, wy to doskonale wiecie. Jak brzmi końcówka taka, więc kto ma miękkie serce, to musi być przygotowany na uderzenie karate w zęby. To tak oni działają. Oni się tutaj nie szczypią, nawet przez ułamek sekundy, tylko walą ostro. I jak już będzie przyzwolenie, to oni się nie patyczkują. Tym bardziej, że niebocetrycy to jest grupa osób o bardzo dużej świadomości tego, co się dookoła nich dzieje. A więc oni są solą wokół diabła i demonów, dlatego są najbardziej narażone na ataki. Ale dlaczego? Bo komuś się zaufa. Czyli są tak zwane obejścia w tym zaufaniu, które mogą spowodować, że coś do nas wraca, że myśmy się od czegoś odcięliśmy, a tu jednak pewne rzeczy wracają. Nie? Tutaj właśnie ten film jest tam poświęcony właśnie tym tak zwanym obejściom energetycznym. Przez inne osoby się właśnie tak robi, żeby mieć do danej osoby hybrydy, do tego portalu zaufanie. Jak się ma zaufanie, to ten portal działa. Czyli portal to jest, co to jest portal? Akurat to jest portal organiczny, czyli hybryda czegoś kształtna jako portal organiczny. Ona została wymyślona po to, żeby z niej skorzystać, żeby w te portale wchodzić na zasadzie, jak my wszyscy chodzimy do łazienki. Tak? No i siadamy. Na czym? Już wiecie dalej, nie? No ale dobra, odpuścimy sobie te takie określenia bardzo ostre, ale ja chcę Państwu to uzmysłowić, bo taki jest generalnie cel tych filmów. Pewne rzeczy się przerabia, wiemy jak to funkcjonuje i dlatego chcę Państwu na tyle ulżyć, żeby Państwo byli odporni na te rzeczy i mogli sobie dawać radę. Skąd ja to wiem? Skąd my to wiemy? My to wiemy z Państwa maili, z telefonu, wiemy jakie są po prostu sytuacje. Może być tak, że zaufamy. Mamy straszne zaufanie do własnego syna, który na przykład związał się z hybrydą. No i co wtedy? Tylko ja tutaj chcę jeszcze raz podkreślić. Wszystkie decyzje to w danej sytuacji polegają, one leżą w waszych rękach. To od was zależy, jak się będziecie zachowywać. I jak będziecie myśleć, jakie będziecie mieć nastawienie. Z drugiej strony nie popadajmy w jakiekolwiek paranoję z tego powodu. Bo to jest bardzo ważne. Normalnie funkcjonujemy, spokój, wolne ruchy, jak to się mówi. Patrzymy to, co się dzieje. Wszystko jest na tyle, żebyśmy mogli to zauważyć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Niektórzy z widzów, tacy przeciwni, powiedzmy tak, powiedzmy przeciwnicy. Oni są wściekli, że nad głowami jest kula i tam znajduje się Bóg, ten najwyższy.
Najwyższy tam znajduje się, który rozwiąże wszystkie problemy i będzie spokój, ale zanim to nastąpi, na razie ten system funkcjonuje. Jeżeli mamy jakieś problemy, to my się do niego zwracamy o to, żeby mógł, żeby rozpoznać sytuację. Nie to, żeby naprawić sytuację, tylko żeby rozpoznać sytuację, która się dzieje. Dlaczego mamy podgórkę? Albo są takie wydarzenia, które, bo to jak to system działa, nam po prostu utrudnia się życie poprzez wydarzenia. Oni nie mają prawa zgodnie z prawem naturalnym nas bezpośrednio zabić, bo inaczej by żaden człowiek nie żył, nie funkcjonował. W ogóle nie byłoby takiej opcji. W ogóle niebocentryzm by nie istniał w ogóle. Nie zaistniałby nawet w kwestiach, nawet w takim internecie, już nie mówiąc o innych kwestiach. A jednak istnieje. No, są książki na przykład na temat niebocentryzmu. Po angielsku, ale jest. O tym doświadczeniu z 1887 roku, nie? Z tego roku to doświadczenie geodezyjne. To jest po angielsku, ale jest książka, nie? Po niemiecku jest książka na ten temat. Natomiast w internecie, no, funkcjonuje niebocentryzm, no i musi mieć praktyczną wartość. I właśnie, jeżeli coś w danej sytuacji nie wiemy, my zwracamy się jak do Ojca, właśnie do tego Ojca, który jest w tej kuli. To jest też bardzo ważny czynnik, który nam pozwoli zobaczyć, co się dookoła nas dzieje. Dlaczego mamy tak i tak, bo wystarczy się spytać, czy tak, co tu jest i tak dalej. Jak odpowiada Ojciec? Ten ze swojego niebiańskiego pałacu. Jak on opowiada? Przychodzą do nas myśli. My, to nie jest tak, że coś nagle czary mary, coś się stanie i się rozwiązuje problem, nie, który mamy. Dostajemy jedną myśl, później za parę chwil, czy tam powiedzmy godzin, jakaś następna myśl. My to zbieramy do kupy, analizujemy sytuację. I jeszcze może z kimś zaufanym porozmawiamy, ale to już w tym momencie zaufanym, no w takim zaufanym, gdzie rzeczywiście można komuś zaufać, to rzeczywiście można wtedy porozmawiać, no i patrzymy, jaka jest sytuacja, bo mogą być to takie sytuacje, nie trzeba akurat osoby jakby zaufanej, ale i takich, z którym się rozmawia na co dzień, nie? I zawsze mogą być takie odpowiedzi, które nas nakierują na sposób rozwiązania albo przyczynę problemów. W ten sposób, bo to tak powiedzmy, o, to chcę Państwu powiedzieć. No i jest jeszcze jedna kwestia, którą chcę Państwu powiedzieć. To jest właśnie w tym temacie tego zaufania. Ostatnio mi ten film wpadł w ręce, to jest mój film, Zakończenie tematu niebocentryzmu, sprzed 2 lat. Wiecie co? Tam chciałbym, i tak trochę poczytałem komentarze wszystkich tam, wszyscy się frapowali tym, no, jaka była przyczyna, że ja zamknąłem 2 lata temu temat niebocentryzmu. Otóż właśnie to jest też kwestia była właśnie tegoż zaufania. Ja zamknąłem temat, ponieważ ci, którym obdarzyłem, no, to była jedna osoba praktycznie, łowca dusz tak zwany, on przekonał mnie, że mnie chcą zabić. On wręcz nawet tak powiedział, słuchaj, oni chcą cię skasować, za chwilę dodaje, słuchaj, oni chcą cię zabić. Ja w to uwierzyłem i zamknąłem kanał, ale oni i tak mnie chcieli sprzątnąć. Widzicie, jak to działa? Oni, co z tego, że ty zamknąłeś kanał? To oni tylko chcieli, żebyś ty zamknął kanał, a później po prostu 31 grudnia miałeś pójść do Piachła, to był wtedy początek listopada, jak robiłem ten film. To tak właśnie działa. Mnie przekonano o tym, dlatego ja zamknąłem kanał. I nawet tutaj mi poradzili, słuchaj, wiesz co, no i ty i tak na razie się innymi rzeczami będziesz zajmował, tak, bo oni mnie tutaj trochę wprowadzali w tajemną wiedzę. Ty to po prostu powiesz, że po prostu się zajmujesz tymi innymi rzeczami. No i rzeczywiście zajął się innymi rzeczami i one trwały do czasu, właśnie
szpitalów, operacji i tak dalej, i tych wszystkich pobytów, nie? No i za czym się zajmowałem? Tajemną wiedzą, którą mi chcieli sprzedać jako prawdę. Ale to jest właśnie cena za płacenie zaufania. Czek? Ja wtedy tego jeszcze nie widziałem, nie miałem takiej świadomości jak obecnie, ale po to przerobiłem te tematy, żeby Państwu o tym powiedzieć. Niektórzy się wręcz gotowali z tego powodu, że jak opisywałem swój pobyt, całą sytuację, pobyt w szpitalu i tak dalej. A więc co chcę tutaj jeszcze Państwu takiego powiedzieć, że my nie powinniśmy się obawiać tych złych duchów, które dookoła nas krążą. Nie popadajmy w żadną paranoję, że coś i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie. Niestety ja przerobiłem ten temat na własnej skórze. To zaufanie. Ono się ciągnęło, ponieważ jak wyszedłem ze szpitala, pojawił się, do mnie zadzwonił kolejny łowca dusz i historia od nowa, ale z tym sobie już poradziliśmy. To już byłem z Wiolą i historia już niestety nie zakończyła się tak, a miała się tak zakończyć. Były jeszcze inne pobyty w szpitalach, różne ataki, ale już to było po prostu na tyle, że we wrześniu się pozbyliśmy problemu. Trochę to trwało. Ja z tego, co widzę, Państwo piszecie w mailach, czasami jesteście mocno obciążeni problemami, a nawet takimi, których po prostu nie można przesunąć pozornie o milimetr. Czujemy, że jest jakaś wręcz rygiel, blokada na nich. Ale ja zauważyłem, że ci z Państwa, którzy dzwonili, pisali maile, widać, że pewne że problemy, które nie szło przesunąć o milimetr, przesunęły się o tak, w ten sposób. Dlaczego? Bo było rozpoznanie. Trochę tutaj tym Państwu pomogliśmy doradczo. No i to wszystko, ale jak doradczo? Tak jak właśnie powiedziałem w tym filmie. Trzeba mieć samemu bardzo dobre rozpoznanie. A jak go nie masz, to proś tego, który jest w tym pałacu. Jeżeli ktoś nie prosi o to, tego w pałacu, a więc w tym momencie ten film jest niepraktyczny, on się do niczego nie nadaje. No bo on z tego nie skorzysta. Ten, poprzedni, inne filmy i tak dalej. Kiedyś ostatnio przysłali mi tutaj, znaczy przywieźli mi to nawet, też właśnie przez inną osobę, normalnie demonistę. Przywieźli mi normalnie demonistę. I w sumie byłem w takiej sytuacji, że musiałem się zgodzić. A normalnie to bym po prostu, powiedzmy, powiedział nie i tak dalej. Gdybym wiedział, kto to jest, powiedzmy. Ale to było tak zrobione, że ja no, wyraziłem zgodę, no to później wiedziałem, co ja czuję na swoich plecach w czasie tutaj może dwugodzinnego pobytu, półtora godziny. Aż nawet byłem, nawet specjalnie zrobiłem taką akcję, żeby po prostu ten gostek, ta hybryda po prostu, żeby ją odwieźć, powiedzmy, w pewne miejsce. I musiałem to zrobić, bo po prostu pewne rzeczy ja czułem. Tak jak są niektórzy z Państwa, którzy widzą demony. Są tacy. Spokojna, jak to się mówi, rozczochrana. Widzą takie rzeczy. Ja czułem na plecach po prostu, tak już w czasie rozmowy, rozmowa szła jak po grudzie normalnie. Ale później po prostu, jak tylko wstałem, po prostu decyzję podjąłem, znaczy no, namawiano mnie tak, żebym tutaj jeszcze ta hybryda została tutaj z demonem. Tam kurwa, ale tam tych demon to było pewnie jak nasrał po prostu, ale żeby tylko jeden tam był. Ale mniejsza o to. Po prostu wywiozłem tą hybrydę, ten portal wywiozłem i przynajmniej już problem był, ze mnie zeszedł, ale ten, który przywiózł, słuchajcie, on miał problem, bo zanim się połapał, dopiero myśmy mu powiedzieli, to go tak wyssał jak gąbkę. A więc słuchajcie, to niestety w takim systemie żyjemy. Ja rozumiem, że Państwo no, nie macie wyjścia, czyli, no, zastanawiacie się non-stop, co się dzieje, że idzie wszystko po grudzie. No, się idzie po grudzie, bo taki jest system. A więc my musimy mieć rozpoznanie bardzo dobre. No i po to, ale właśnie to dałem tutaj przykłady, jak to wygląda. Czyli mnie namawiano na zamknięcie kanału.
Normalnie zagrożono mi utratą życia. Czy zagrożono, to powiedział, oni chcą cię zabić. Oni, nikt mi nie groził. Nie, to bez jaj. Oni to robią w białych rękawiczkach. Wszystko robią w białych rękawiczkach. Nawet ten zamach na mnie to też był w białych rękawiczkach. Zrobiony. No ale... ale po prostu jakoś to przeszło do takiego, powiedzmy, stanu jak dzisiaj i mogę Państwu z tym się wszystkim podzielić. Także co mogę powiedzieć jeszcze? Uważajcie, dbajcie o więź z tym, który mieszka nad naszymi głowami w swoim pałacu diamentowym, siedmiowarstwowym. No, tak mogę to powiedzieć. I chyba by było na ten temat. I odcinajcie się Państwo, odcinajcie się, zastanówcie się, kto Wam tam szkodzi. I odcinajcie jednego po drugim, bez szczypania się. Oni się z Wami nie szczypią, Wy się też nie szczypcie. I zobaczycie, że w końcu, w pewnym momencie, jak już poodcinacie te wszystkie mysie ogony, które są podłączone do Waszych pól energetycznych, to wtedy poczujecie, że wreszcie funkcjonujecie tak, jak Wy chcecie, a nie tak, jak oni Wam to dyktują. I jeszcze jest jedna myśl. Otóż nasze pole energetyczne, czy inaczej mówiąc, pole energetyczne, jest ich 7 dookoła nas. Każde ma takie wypustki. Ja to nazywam mysimi ogonami. Te wypustki z każdej warstwy. W pałacu jest 7, u nas też. My jesteśmy na wzór pałacu. Konstrukcja jest na wzór pałacu. I mamy tych 7 warstw energetycznych, z każdej wychodzą wypustki. I te wypustki oni łapią, podłączają się do tych wypustków i ciągną energię, albo robią nam problemy, albo nam wciskają kit na tyle, żebyśmy zaakceptowali. Zaakceptowali ich posunięcia, czyli żebyśmy wydali zgodę w ten sposób. I wtedy jadą, oni się nie szczypią. Oni się nie szczypią, to jest... Akcja jest dość szybka, dość brutalna. Oni się tutaj nawet nie zastanawiają, ani przez ułamek sekundy to Wy będziecie się zastanawiać, czy to jest hybryda, czy to nie jest hybryda, a może hybryda, a może hybrydy są dobre, a tam takie tam, nie? A takie coś może być. Wy się będziecie zastanawiać, będziecie mieli obiekcje. Oni brutal, oni od razu kopa w ryj i do widzenia. Nie masz, jak się to mówi, kto ma miękkie serce, to musi mieć twardą i tak dalej. Jeszcze jest taka jedna przypowieść była z tym wielkim sercem, jeszcze jedna, ale jakoś zapomniałem. Dobra, może się przypomni. I praktycznie na tym chciałbym ten film z tymi wypustkami zakończyć. Że po prostu te wypustki są, więc pilnujmy właśnie tego naszego otoczenia i wtedy będziemy funkcjonować. Jak przez te wypustki, te podłączenia do tych wypustek energetycznych podcinamy. Czyli musimy wiedzieć, kogo odciąć. No i teraz w rodzinach, już mówiłem, też trzeba uważać. Z reguły tak jest, o jeszcze jedna myśl przychodzi. Jeszcze jest jedna myśl. A mianowicie, jak to jest bardzo, sprawy takie są, można powiedzieć, na wpół bolesne, już tu trochę mówiłem. No właśnie, jeżeli mamy chyba, z reguły jest taka zasada. Niebocentrycy, okazuje się, tak to przynajmniej nasze takie spostrzeżenie, z reguły mają współmałżonków hybrydy. Z reguły. Nie zawsze. Ale jak dotąd mieliśmy takie przykłady, że tak jest. Wcale to nie znaczy, że tak musi być. Ale te przykłady, które do nas napłynęły, to niestety tak jest. I niestety to są sprawy takie bolesne, ale proszę się nie dziwić, że tak to funkcjonuje i w ten sposób jesteście atakowani. No, trzeba się po prostu odcinać, ale to już chyba już po wszystko powiedziałem. No to Wiola chyba też wszystko? Wszystko. Myślę, że nie ma tutaj nic do dodania. No to jak coś jeszcze wypłynie, wynurzy się, to na pewno nagram krótszy film. Na razie, ho. Do usłyszenia.